Cześć. Cześć, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Coś powiedzmy, bo zaczęliśmy czytać teraz komentarze, bo żebyście wiedzieli, jak bardzo jesteśmy do przodu przy nagrywaniu. Czytaliśmy teraz komentarze, leć do tego z odcinka portalu. 10 chyba. Nie, z odcinka o dzietności, o mieszkaniu i tak dalej, więc żebyśmy nie wypadło w ogóle w czasie tej serii, ale w ogóle opór wam dziękujemy, bo naprawdę strasznie fajna dyskusja tam, dziękujemy za uświadomienie we wszystkich błędach, które gdzieś tam użyliśmy logicznie i tak dalej, więc chyba ja głównie. A więc to nie będę za ciebie przepraszał, za siebie. Nie, my to dosyć swobodnie chyba wymienialiśmy myśli, tak? Więc super, dokładnie o ten efekt chodziło, żeby gdzieś tam wywołać jakąś dyskusję, żebyśmy sobie rozmawiali o takich rzeczach i myślę, że to jest zajebiście fajne, że jest taka, że jest takie pole. Właśnie mieliśmy między odcinkami, aż szedłem w komentarzu, mówię, kurwa, ale kolubryny ogromne, cztery akapity ktoś. Mi to serce rośnie, zawsze uwielbiam coś takiego. No, to jest, bo muszę ci powiedzieć, że to nie wiem, na którym kanale jesteśmy, ale na Strategacym bardzo pielęgnuję takie komentarze. Bardzo słusznie. To było bardzo fajne właśnie przy starcie Kingdom Rusha, że po prostu odpowiadanie, rozmowa i tak dalej. I jakby... Dyskusje, zaangażowanie ludzi, ta relacja zrobi się bardziej socjalna niż para. Niż para, dokładnie. Tak, dokładnie. Dokładnie, tak. To jest spoko. Ja to bardzo polubiłem, wiesz co, na zgrzycie. Jak się okazało, że z Rewo tam pierdolimy jakieś totalne głupoty, bardzo często o jakichś codziennych sytuacjach, typu, że kurwa bułki podrożały, a do pracy musimy daleko dojeżdżać, bo dwa kroki muszę wejść piętro wyżej. Mhm. Czy takie rzeczy. To też się wam zaktywizowało community, tak? Community się zaktywizowało, no okay. I bardzo mnie na przykład bardzo często ludzie prostowali za wiele rzeczy. Mówią, kurwa, to picie? Tak, proszę bardzo. Że tutaj na przykład mówię, nie no, Gimper, gadasz o rynku pracy, a on jakby zupełnie tak nie wygląda, że tak wygląda na przykład 5 lat temu, teraz nie? Teraz też właśnie napisaliście, że rynek pracy w ogóle inaczej wygląda, więc... Tak. Tam. I wchodzisz pierwszy do Bulgariusa. Zobaczmy, czy to do Bulgariusa. Co? U Wardęgi. Na Wardęgi jestem. No dobra. Cześć, przyjacielu. 52. O, widzę dokładnie tę obserwację. No dobra, no to... Tylko to jeśli nie wiesz, go przytrzymałem przy jednym zamku i poszukamy tej wyspy. Tak zrobimy. No to chyba to będzie ostatni odcinek. Myślisz? Skoda, no. O, i tu jest to diabłem. Jest to przejście do mnie, widzisz? Tak. Tak, to jest to przejście. To jest to. To jakim cudem on miał te przejście? Trzeba znaleźć u niego w biomie. On na pewno będzie miał te skoki. Tak. On na pewno będzie miał te skoki. To jak ty będziesz tam wchodził, to ja pójdę gdzieś tutaj. No zobaczymy, może. Poczekaj, do tym też się wlewam. Tak, wlewaj się i przełaź i szukaj. Drugą stronę im leć. Porozglądamy się tutaj. Tak. Dobra. No panie Wardęga. No, zaraz się okaże. Opłacało się odcinki z BoxDL-em robić? Zaraz zobaczymy. No nie, tak, ale bardzo dziękujemy za komentarze, ja to uwielbiam, szczególnie jak są właśnie takie duże kolubryny, możesz to poczytać, rozwinąć, wiesz, że czujesz, że ktoś ci coś pisze, że czuję twoją dobrą wolę w dyskusji, jak ci pisze komentarz, to dlatego, że chcę uzupełnić, naprostować, rozwinąć. Nie ma tam pod tym właśnie takiego myślenia, a dojadę go, co on pierdoli głupoty, tylko właśnie na zasadzie, hej, rozwińmy, hej, pogadajmy, podyskutujmy. Plus jeszcze jest jedna rzecz, która moim zdaniem jest bardzo fajna, to znaczy często niedoceniana. To nie tylko my czytamy komentarze. Wy też między sobą czytacie komentarze i ja uważam, że to jest w ogóle zajebiście dobra rzecz, jak ludzie między sobą sobie wymieniają komentarze, wchodzą w dyskusję, żeby była jasność, ja się tak z Tomkiem poznałem. Dokładnie. W ten sposób znamy się już, kurwa, z 12 lat. Od 18 moje, tak, 12 lat. 12 lat, bo właśnie wymieniliśmy komentarze, ty miałeś 20 tysięcy subów i tak dalej. Jak to się przeniosło potem na maila? Na maila, potem się zdarzyliśmy, więc jakby to jest historia, słuchajcie, więc naprawdę nie wiecie, kogo możecie poznać w internecie, czasami możecie poznać... Ale czasami możecie poznać bardzo dobrego kolegę do końca życia. Mam nadzieję, o ile nie umrzesz. Zobaczymy. Co? 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 Nie! To napić się energetyka. Napić się energetyka. O, znalazł się ten jego zamek, zobacz. Niżej. Tylko postępnek. Trzeci krąg piekła. O nie! Ale to ja go zostawiam. Jeden mu zabi, on ma dwa zamki. Jeden mu zabi, a drugi go dojedzie. I wtedy dobra, tylko zrobię save'a przed atakiem. Chociaż na pewno ma dwa. Każdy ma dwa zamki w biomie. Tak, to sprawdzaliśmy. Dobra, ja teraz duży ruch. Go. Przekopujemy tutaj przeciwnika. Ja to powiem ci, że kurwa kocham tę naszą historię, nie? To no, jest... tak. Klaudii jeszcze ostatnio opowiadałem, że losowy widz tak naprawdę wtedy napisałeś jakiś komentarz pod Coming of the Storm modem do Wolfensteina. Czwartym odcinkiem. Który miał 30 minusów do 200 plusów. Nie wiem, czy to ktoś w końcu znalazł? Co? Ten komentarz? Czy my go znaleźliśmy w końcu, czy nie? Chyba jestem w wyspie. I patrz, stąd kutas wchodził. Monolit wejścia. Patrz, co tu się dzieje. Na Sandro, nie. Sandro, dawaj mi Sandro. Kurwo jebana. Ja ci mogę znaleźć ten komentarz zaraz, tylko nie na telefonie, boję się. Ale na tym ja znajdę ci to. Czyli patrz, tu jest jedno z przejść, widzisz? No. Monolit wejścia. Twórca mówił, żebyśmy zapisali grę. I tutaj jest pewnie drugie przejście, więc ja odblokuję je, zobaczymy, gdzie jest.
Dobra. Sandały błogosławione. O kurwa, dlaczego ja tego nie wziąłem? Sandały świętego to są najlepsze buty w grze. Ale dobra, już. A co one dają? Jeden do wszystkich statów. Uuu. No, są dobre. Dobra, wpierdalaj się ty też tutaj, w takim razie wszędzie zbieracza mi tutaj. Ej! Teleporty idą w różne miejsca. Czyli dlatego że możesz w kółko, a i on dlatego skakał. Czyli masz jednym teleportem połączone kilka tych, no tak? Okej, to się wszystko wyjaśniło. To dlaczego on nie zebrał tych wszystkich artefaktów tam? No idea. Czemu Coming of the Storm jest prywatny, przepraszam? Musiałem mnie przywrócić, jak czyściłem kanał. A nie miałeś tam jakiś gówien? O, nie, patrz, to jest Coming of the Storm. Trafiłem, zobacz. Pomarańczowy strażnik graniczny. O. A tu nas nie było. Tu nas nie było. Ale nie mamy tego strażnika, żeby przejść. Pomarańczowy... Widzieliśmy go gdzieś? Nie, czerwonego widzieliśmy tylko. Kurwa, dziwne, w chuj. Ja znajdę te komentarze. Znajdziesz je? Znajdę, tylko nie chyba teraz. Którym odcinkiem to było? Nie teraz. Chyba, bo... że to było, wiesz co? Ty wtedy wypuszczałeś znowu Gimper. Znowu Gimper? Nie, to był oddzielny odcinek, gdzie zmieniały się Coming of the Stormy w The League of Legends. To był oddzielny odcinek, musiałbym go znaleźć, ale ja myślę, że pod Coming of the Stormem to pisałeś. Okej. Okay. Jestem prawie pewien, no, nie? No i tak się poznaliśmy, słuchajcie. No, tak było. I to, że... Zapisz grę. Czemu? Bo mówiłeś, że może to być... A, mamy autosave'a w razie czego. A nie, bo nie może mieć bohatera, nie przegrał gry. Dobra. Ale to może świadczyć, że ma Herosa po prostu gdzieś. Mhm. No to znaczy, że słuchajcie, to będzie finałowy odcinek dzisiaj. Raczej możemy tak powiedzieć, że to był finałowy odcinek, więc tak. W ogóle zawczasu, żebyśmy potem nie zapomnieli. Bardzo wam dziękujemy za bycie z nami. O Jezu, obsadził garnizon. Dziękujemy wam bardzo, tak. Fajna seria, fajna zajawa. No na pewno, no, co, do czwóreczki będziesz chciał sobie wrócić jeszcze, żebyśmy popykali czwórkę? Nie, bo jakąś mapę nam też chyba widzę na czwórkę. Tak, no to w związku z tym, tak poza tym to nie, to mnie nie ciągnie. Piątki bym sobie jeszcze pograł. Piątka jest fajna i trójki. Trójka ma ten klimat taki, który jest nie do podrobienia jednak. Ale wiesz co, może ja powoli dojrzałem do takiej myśli, że rzeczywiście godzę się z tymi gierkami, wiesz, z powrotem. Więc ja będę chciał długo sobie pewnie ogrywać różne gierki u siebie na kanale, więc jak chcesz sobie mieć stałego partnera, większe bezpieczeństwo, ale to bardzo chętnie. To jest to jakaś opcja do życia. Ja bardzo chętnie. Jedna rzecz mnie nurtuje. Jaki ty miałeś tego Border Guarda, którego... A, tu miałeś tego Teela, dobra. Czerwonego widzieliśmy, pomarańczowy. Miałem zielonego u siebie. Chyba, że pomarańczowy... Kurwa, to jest gdzieś po pustyni, no... Wypchnij Herosa stąd, w tą stronę do boku. Żeby pochodzić tam. Ja mogę u ciebie zrekrutować Herosa? Nie mogę, w starych Herosach można było robić, że tak? U sojusznika, no. O. Dobra. Ale tu nie ma Bulgariusa, tu są tylko te artefakty. Zapiszę grę, bo tu jest jeszcze jednostronny, gdzie on mnie wyteleportuje. No to wygląda totalnie jak wejście do jakiegoś tajnego bohatera. Tak, ale też jednostronne, pamiętasz, wrzucały nas... Tak, wiem, tu. To zasejwuj. Bo boję się, wiesz, sytuacji, że zaraz nas wyjebie. No, będziemy ganiać 5 odcinków. Dobra, zrobię jeszcze jedną rzecz. Tego odblokuję. Dobra, chuj. W sensie teraz to już chuj. O, patrz. I tu jest statek, stocznia, więzienie. Chmara. O kurwa. Wyzwanie. Najwyżej ja tam podlecę tym swoim, jak... No, ty masz mocnego, ale zobaczymy, czy wygram. Jak wygram, to biorę straty nawet. Chuj biorę. Dobra. Odporuj na magię, podwajesz szansę na odparcie wrogiego. Dobra, ty nie masz... Zatem jesteś godzin zaznania z krawka potęgi Bulgariusa. Dziękujemy za godną walkę. Przypomina nam ona boje z kosmitami przed waszą erą. Monumenty naszego zwycięstwa. Piramidy będące stacjami dowodzenia i statków do dzisiaj. Świat. Skrzydła anioła, mogę latać! Po mapie, w końcu. Dlatego, kurwa, nie mogliśmy tego tak długo mieć. Dzięki, kurwa. O kurwa! Jest! Yes. Bulgarius, wszyscy dziwą... Ale dobre... O kurwa, ma full zestaw sen łucznika. Co to jest? Co to jest? Jakiś zbugowany tak. Ten. No ma ten zestaw full, smoczy. Pierścień. Czyli ma pewnie na maksa najlepsze rzeczy wymaksowane. Zajebiście. Buty szybkie podróży, żeby zmieniać. Kajdan wody w plecaku, nie spierdolisz chłopak. Mogę założyć jeszcze, patrz, to. Jak chcę mieć build pod walkę wręcz, mogę założyć to i mieć full smoczy. Mhm, 4 do parametrów. Ale pewnie tak mi dał twórca, to nawet nie wiem. A to było. Nie wiem, co to jest. To jest Izabela, to jest ta ogólna bohaterka. Skille, zobaczmy, czy jest pod skill wheela zrobiony. Szczęście natury. Bo zawsze jest doliczana premia szczęścia. Zawsze. Zajebiście. No, ty mogłeś zrobić, miałeś to i to. To mogłeś zrobić, bo trzeba było mieć znajomy teren, szczęście. To trzeba znać skill wheela, jak to połączyć. Tak, nie? Trzeba było popatrzeć na skill wheela, nie patrzyliśmy w ogóle. Tak miał zrobione. Wymaksowane. Wygnanie, tu ma ulepszoną manę, trzeba mieć wichurę, to. Aha, czyli tak trzeba było wziąć. I potem dzięki temu miałeś szczęście elfów. Zimna stal. Broń wszystkich stworzeń w armii, dodatkowo moc zamrażania. Kurwa, jakie dobre z mistrza lodu, ale to nie można mieć, ja nie mam mistrza lodu. Chyba nadał z ręki wszystko. Możliwe, że da po prostu najmocniejsze wszystkie skille, które się da. Tak, czarny smok. Kurwa, jaka armia. Ten zajebiście. No. To jemu jest dacie... obelisk. Jest obelisk. Czy jest Graal gdzieś?
A, jeszcze automatycznie masz... Na wodzie. Czekaj. Gdzieś, nie, na przejściu wysepka. Przejście wysepka przed lasem. Trzy skrzynie. Tak, czy co to jest? To pewnie gdzieś tutaj, może da się tu wylądować. Tak, ja mam... Może jak masz skrzydła, to jesteś w stanie tam przelecieć. Nie wiem. W ogóle skąd ja się przeteleportowałem? Jestem w stanie tu dojechać? Bulgariusem nie, musisz stocznią. Zatopiona świątynia. Teraz ruch cały, nie? Bo nie wszedłem nawet nie na punkt ruchu. No a tym latasz. To tym nie musisz, bo tym latasz. Tym drugim latam. A nie, nim latam. Tym latasz. Ale nie mam ruchu tyle. O. Dobra, wyjdź ten. O, zobacz portal. No to co, to dojeżdżamy Vardengona w takim dojeżdżamy razie. Dojeżdżamy Vardengona, no zdobyliśmy najważniejsze. Tym mogę przez te wysepki polatać teraz. Okej. Okay. A to trochę wyglądało jak... Ciekawe co to będzie jeszcze. Dobra, tak. Szukaj drugiego zamku i go dobiję. A ty tam ewentualnie możesz tego Graala spróbować. Tak, obratujemy tutaj. Może ten Graal gdzieś jest tutaj na tych wyspach. Fajnie, dobra, to wysaliśmy scenariusz do końca. Ile dobra. Się udało, tak. Ile się udało, żeśmy zrobili. Ale myślałem, że jeszcze pogramy. Też myślałem. Myślałem, że jeszcze pogramy. Też myślałem, no. Że jeszcze pogramy. Tak więc dobra, to poczekaj, to jak ten zamek jest tu, to drugi pewnie będzie po drugiej stronie po prostu i tyle. To, ma bramy tutaj po prostu przez garnizon. Powkładał te bramy do O nie. 15. Co za debil, że mu arcydiabły wkładał do bramy. Jest jego zamek. Jest zamek. No to tym sposobem kończy się przypowieść o Sylwestrze, o Bulgariusie. Zajebiste. Nie, no fajne to, to fajne bardzo. A jestem teraz na tym pustynnym biomie u ciebie. No fajne, fajnie to wygląda. Tak. Fajne, fajna rzecz. Nie, a zajebiście, że ten customowy awatarek tu wgra, no, tego Bulgariusa. Zajebiście. Pewnie tak, trzeba by się pobawić więcej mapą. Skoro tu jest taka zielona wyspa, to coś mi pachnie, że może tutaj by był ten Graal gdzieś. Ciężko powiedzieć już teraz. To naprawdę mógł być połączony biom z tym. Tak. Możemy później jeszcze zobaczyć scenę edytorze map, to już wy nie zobaczycie. Teraz tak, duża prośba do pana twórcy mapy. Napisz do mnie po skończeniu serii. I ja, jak skończy się seria, jakbyś to znalazł hosting jakiś, który nie zniknie, który jest w miarę czysty, bezpieczny, bo WeTransfer na przykład jest tylko tydzień, nie? Jakbyś znalazł hosting z tą mapką, albo umieścił ją na jakimś modzie, cokolwiek, nie? To daj znać, wkleimy w komentarz, na tym odcinku i na poprzednim najwyżej wkleimy na dwóch odcinkach. Podlinkujemy dla widzów. Jakby ktoś sobie chciał pobrać mapę i pograć w nią, to poprosimy. Gorące podziękowania dla ciebie, Tomku. A dziękuję bardzo serdecznie. Życzę ci w takim razie udanych wakacji. Wam również życzę już teraz udanego, nie wiem czego już teraz. Czego wam marca. Życzymy? Życia. Marca, życia. No. Dobrego, miłego życia. Nie znam nigdy dalej. Nie wiem też co dalej. Dopóki starczy nam, nie wiem, picia, nie wiem, ciężko. Bicia? Bicia? Co? 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 Nie!